Szczęść Boże, Klaudia Drzewiecka. Zapraszam na prognozę pogody. Nad południową i zachodnią Europą wystąpi rozległy układ wysokiego ciśnienia. Natomiast nad pozostałym obszarem, także nad Polską, pojawią się niże z frontami atmosferycznymi. Zacznie napływać ciepła i wilgotna masa powietrza z zachodu kontynentu. Na południu i zachodzie Europy słonecznie i ciepło. Więcej chmur w centrum i na wschodzie. W Rosji będzie padał deszcz, a także przelotnie popada nad Hiszpanią i Turcją. Najchłodniej w Moskwie 5 stopni, a najcieplej w Madrycie 16 stopni. Zobaczmy, jaka pogoda będzie w Polsce. W środkowych i południowych regionach sporo słońca. Chmury przykryją niebo na północy, gdzie może lokalnie popadać deszcz lub mżawka. Najchłodniej będzie w Olsztynie 6 stopni, a najcieplej w Rzeszowie, Krakowie, Częstochowie i Wrocławiu 10 stopni. Będzie wiał słaby zachodni wiatr, a ciśnienie wyniesie 1011 hektopaskali. Zapraszam na przegląd regionów.